Wy też macie takie suche ręce od tego częstego mycia rąk? Masakra, są strasznie suche, myję może 5 razy dziennie. Jakie 5? 5 to rano. Co teraz będzie, jak wyjdę na dwór? Huhu! No co, dzisiaj ja nie będę wam opowiadać o nowych wiadomościach, sami o wszystkim wiecie. Nie wiem, z jakich źródeł tak naprawdę korzystacie, ale ja patrzę wszystko na stronie Wprost. Co 10, co 20 minut są jakieś nowe wiadomości ze świata i z Polski a propos koronawirusu. Chcę pójść do sklepu dzisiaj, bo muszę tak naprawdę. I wezmę ze sobą kamerę, pokażę wam, co jest, czego nie ma. Sama jestem bardzo ciekawa, czy zrobię takie normalne zakupy jak zawsze. Nie zamierzam robić zapasów i nadal nie rozumiem, po co ludzie to robią. Zamknęli dużo miejsc, ale nie zamkną wam nigdy sklepów, nie zamkną, musicie to zrozumieć, nie zamkną wam sklepów, będziecie mieli co jeść. Polska podjęła bardzo szybkie działania, bardzo szybkie. Jestem pod wrażeniem. Zobaczymy, co się dzieje tak naprawdę. Wezmę takie malutkie GoPro, żeby nie straszyć ludzi w sklepach. W sklepie. Zobaczę też, czy są rowery. Te takie od miasta. Bo chciałabym później pojechać do brata. Wykorzystam tą okazję i przejdę się przez centrum miasta. Pokażę wam, co tam się dzieje. Dobra, lecimy. Stop, 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 stop. Chciałam wam coś pokazać. Chciałam wam pokazać, jak robię zakupy przy okazji. Ja zawsze robię listę. Nigdy nie jest tak, że po prostu przychodzę do sklepu i biorę to, 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 bo tak mi się chce teraz. Nie, ja w domu robię listę, żeby nie chodzić do sklepu co dzień albo co drugi dzień. Nie lubię też wykorzystywać dużo papieru, więc zawsze piszę na takiej małej karteczce. Rukola się przyda. Może borówki jak będą. Tak. Makaron. Ciekawie, czy znajdę. Mhm. I jeszcze cukinia. Woda. Wody. Wody nie mam. I tak wygląda lista zakupów. Dobra, teraz już na pewno lecę. I opowiedzcie mi w komentarzach, jakie macie plany na najbliższe dni. Czy siedzicie w domu, czy chodzicie do pracy, czy pracujecie zdalnie. Jestem bardzo ciekawa, jak u was wyglądają te dni na podczas epidemii. Samochodów niezbyt wiele. Tramwaj pusty, pusty. Rowery są. Ja wczoraj siedziałam cały dzień w domu, czytałam wiadomości i przez tak dużą ilość informacji zaczęło mnie boleć gardło. Po prostu zaczęło mnie boleć gardło. A mi się wydaje, że nie tylko ja tak mam. Naprawdę placebo działa. Masakra. A jednak robią zapasy. Powiem wam, że kupiłam wszystko. Oprócz makaronu swojego ulubionego musiałam kupić tylko taki, jaki został. Poza tym wszystko jest. Nie wykupujcie wszystkiego w sklepach. Ludzie są bez maseczek, tak samo jak ja, ale dużo osób widziałam w rękawiczkach. Nie rozumiem logiki. Jeżeli nosisz rękawiczki, no to może noś też maskę? Nie wiem. Ja nie wiem. Nie czuć, że ludzie próbują trzymać jakiś odstęp od siebie, jakąś odległość, trzymać się z dala. Tego to w ogóle nie czuć. Tum, tum, tum. Pomyślałam, że pojadę tramwajem. W sumie w tramwaju jest, na cały tramwaj jest, nie wiem, max 7 osób. Lepiej niż jechać rowerem i się pocić, jak jest 6 stopni i chłodny wiatr. Podek tylko. Obiecuję, że kolejne filmiki będą z domu. Nie zamierzam łazić po dworze tak często. Dzisiaj jest wyjątkowa okazja po prostu po drodze do brata, żeby pokazać wam i samej zobaczyć, co tam się dzieje w mieście. Nie zamierzam siedzieć w publicznych miejscach, więc proszę nie hejtować. Chociaż hejtujcie. Hejtujcie, hejtujcie. Na przystankach, jak widzicie, prawie nie ma ludzi. Ulice są puste. Wiecie, jak się idzie po dworze, po ulicach, to ma się wrażenie, że wszyscy gdzieś wyjechali. Samochód.
Gdańska. Najbardziej zazwyczaj zatłoczony przystanek w mieście. Główna ulica miasta. Zatem pączkarnia, kowrik, widzę, otwarte są. Może kupię coś dla Aleksy, dla Daszki. Faktycznie powiem wam, że w sklepach tego się nie odczuwało zupełnie. W sklepach wszystko działa normalnie. Ludzi jest no ciut mniej, ale w mieście naprawdę się odczuwa, że coś się dzieje. Coś niedobrego się dzieje. Na ulicach widać dużo rowerzystów, Uberów albo pyszne.pl. Są też otwarte niektóre knajpy nawet, ale takie na wynos, typu kebaby, jakieś burgery tutaj są w centrum. Starówka, sam centrum. Jak widzicie, nie ma prawie wcale nikogo. Mam wrażenie, wiecie, jakby była jakaś 7 rano w tygodniu. Jak idę do pracy na 7 rano prowadzić jogę, idę też przez starówkę, no to starówka wygląda tak samo. Jeżeli chcecie zrobić jakąś super sesję zdjęciową, to akurat macie teraz najlepszy czas na to. Nie zdziwiłabym się, jakby zaczęli wychodzić takie zombie, wiecie? Trochę żartów w tą smutną chwilę. Na jednym z największych skrzyżowań w Poznaniu można przychodzić na czerwone światło, bo nie ma samochodów w ogóle. W tramwajach i w autobusach drzwi są otwierane automatycznie, więc jak coś nie musicie wciskać. I w żadnym tramwaju, w żadnej komunikacji miejskiej nie możecie wejść przez przednie drzwi. Jest zakaz wchodzenia. Dobrze, moi drodzy, kończę dzisiejszy filmik, kończę dzisiejszego vloga. Pamiętacie, ja opowiadałam, że będą niedługo ciekawe filmiki w ogóle, ale no niestety moje plany się popsuły, to miały być bardzo ciekawe wyjazdy, miały być dwa wyjazdy i jeden byłby bardzo długi, jeszcze nie będę wam o nim opowiadać i on oczywiście się przekłada, więc zobaczymy jak to będzie długo trwało. Trzymajcie się, dbajcie o siebie i innych. Zdrówka, pa pa. Zostańcie w domu. Nie róbcie jak ja. We'll be right back.